serdecznie witam Państwa na uroczystym przekazaniu komputerów programu Senior Plus, a dokładnie Cyfrowego Seniora. Jest to taki program specjalnie dedykowany dla seniorów, aby były w nim środki na zakup komputerów i tabletów, jak również później na różnego typu szkolenia związane właśnie z komputerami i z serwowaniem w internecie. Pozwólcie Państwo, że na początku powitam naszego gościa, pana Radosława Kępińskiego, wojewody wielkopomorskiego, oraz pana Łukasza Wojciaka, pełnomocnika wojewody do spraw organizacji pozarządowej. No i witam jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa, pana przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Sucharskiego oraz panią Dorotę Gromowską, sekretarza gminy i pan drogi seniorzy i opiekunowie. Szanowni Państwo, może na początek, zanim przejdziemy jeszcze do przekazania tego sprzętu, to kilka słów na temat projektu. A więc pierwszy projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, to dotyczy udzielnego domu pobytu Senior Plus w Kostycynie. I w ramach tego projektu zakupiliśmy 5 laptopów i 5 nowych tabletów. To otrzymają seniorzy z Kostycyna, udzielnego domu Senior Plus. Natomiast Wielki Mędrowierz, Klub Seniora Plus w Wielkim Mędrowierzu, otrzyma 10 tabletów i jednego laptopa. Myślę, że ten laptop będzie właśnie dla opiekuna, czyli dla księdza Wojciecha Prawkowskiego. Głównym celem właśnie tego projektu, tak jak mówiłem na początku, to jest nie tylko może zakupy samego sprzętu, ale przede wszystkim zachęcenie osób starszych, przepraszam to słowo starszych, może seniorów, do tego, abyście śmiało korzystali z internetu, z tego, co można w internecie zobaczyć, przeczytać, dowiedzieć się, jak również, żebyście próbowali korzystać z różnego typu usług, które oferują instytucje publiczne. To jest właśnie taki pomysł, żebyście też nie bali się tego sprzętu i przekonali się do tego. Mam nadzieję właśnie, że realizacja tych projektów będzie takim końcowym efektem, że wszyscy z Państwa będziecie już korzystać z podpisu elektronicznego, będziecie wysyłać formularze chociażby na początku do naszego urzędu gminy, będziecie bezpiecznie surfować w internecie, nie dacie się po prostu tam wrobić w jakieś nieprzyjemne sytuacje. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. I zanim oddam głos panu wicewojewodzie, to jeszcze na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy byli przy realizacji, przy przygotowaniu tych projektów, a więc opiekunom, pani Angelice Jagła, pani Paulinie Wiśniewskiej, księdzu Wojciechowi Trapkowskiemu, pani Ewelinie Suchej oraz pani kierownik Lidzi Glazer. Bardzo dziękuję. Dzisiejsze tutaj można powiedzieć takie uroczyste przekazanie tego sprzętu komputerowego. Jako rząd polski bardzo się cieszę, że jako przedstawiciel rządu w terenie bardzo się cieszę, że tak ogromnym zainteresowaniem cieszą się właśnie tego typu programy. Mogę tutaj dodać, że w ubiegłym roku, w 2022 roku 228 nowych miejsc właśnie w domach seniora oraz w klubach seniora powstało na terenie naszego województwa. Łączna kwota dofinansowania tutaj to blisko 4 miliony złotych. Dzisiaj tutaj ten sprzęt o wartości też blisko 40 tysięcy, bo 38 tysięcy 480 zł, o ile dobrze pamiętam, też będzie Państwu służył. Także widzimy, proszę zauważyć, że staramy się, żeby z usług internetowych, z usług cyfrowych korzystali nie tylko młodzi, ale właśnie również, tak jak wczoraj gdzieś sobie przeczytałem, starsza młodzież. Także my, myślę, panie wójcie, jesteśmy ta średnia młodzież, starsza młodzież, tak jak, nie wiem, nasi rodzice. Także państwu tutaj, korzystając jeszcze z okazji, że mamy nowy rok, chciałbym wszystkim złożyć
życzenia noworoczne, przede wszystkim zdrowia i spokoju. Myślę, że te dwie rzeczy są dla nas wszystkich teraz najważniejsze w tych trudnych czasach, w jakich obecnie się znajdujemy. A Wam, Szanowni Państwo, korzystając z okazji zbliżającego się święta, można powiedzieć dnia babci i dziadka, również proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim pociechy, zadowolenia z tych swoich pociech, wnuków, także wszystkiego dobrego, również tutaj w imieniu Pana Wojewody Mikołaja Bogdanowicza proszę te życzenia przyjąć ode mnie. Dziękujemy. Także za to serdecznie dziękujemy i to taki skromny podarunek od nas. Proszę. To przejdziemy teraz. Pan dyrektor Wydziału właśnie Polityki Społecznej, Rodziny Polityki Społecznej bardzo, że tak powiem, no takim ojcowskim ręką tutaj czuwa nad państwem. Naprawdę jest bardzo zaangażowany w tego rodzaju przedsięwzięcia. Wspiera wszystkie tutaj kluby seniora, domy codziennego pobytu, właśnie Senior Plus. Także myślę, że tutaj przekażemy również panu dyrektorowi podziękowania od państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję.